Siemaneczko, z tej strony Aga Ciasta, witam Was serdecznie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że mogę nagrać kolejny taki film dla Was. Film, w którym ja ćwiczę razem z Wami i układam właśnie taki trening. Dzisiejszy trening będzie treningiem na pośladki. Treningiem, który wykonacie w domu, bez sprzętu. Jeśli ten sprzęt macie, to ponownie on może Wam się przydać, ale kompletnie nie jest tutaj wymagany. Poprzedni film, który nagrałam, spotkał się z ogromnym Waszym entuzjazmem, z cudownym odbiorem, więc bardzo dziękuję za każdy komentarz, za każdą łapeczkę w górę, za każdą wiadomość na Insta i oznaczenie mnie, kiedy robiliście ten trening, bo to po prostu no tak mnie motywuje, tak mnie to cieszy, że korzystając z tego, że mam tutaj troszkę więcej miejsca i troszkę lepsze warunki, nagrałam kolejny taki trening. Ten dzisiejszy trening, tak jak mówiłam, jest treningiem na pośladki. Wytłumaczę Wam teraz króciutko, jak będziemy go wykonywać, a więc będzie 6 ćwiczeń na pośladki. Oczywiście też troszkę będą parasowały tutaj uda, ale głównie priorytetem są pośladki. 6 takich ćwiczeń. Każde ćwiczenie wykonujemy przez 1 minutę i mamy 30 sekund przerwy, w której ja pokazuję Wam kolejne ćwiczenie i tłumaczę, na co należy zwrócić uwagę. Koniecznie przed takim treningiem musicie się rozgrzać i Wasza rozgrzewka może wyglądać, nie musi, to jest moja propozycja, może wyglądać w ten sposób, że 5 minut poświęcicie na taką rozgrzewkę aerobową, żeby podnieść temperaturę ciała, to znaczy skakanka, bieg w miejscu, pajacyki, orbitrek, czy co Wam się tam zamarzy, a kolejne 5 minut na wymachy nóg, wymachy rąk, skręty bioder, w sensie krążenia, o, co ja z tymi bioderami? Tak, więc krążenia bioder, krążenia kolanek, krążenia właśnie w stawie ramiennym, w stawie barkowym i tak dalej, żebyście dobrze przygotowali swoje ciało na ten trening. I jeszcze na wstępie chcę powiedzieć, że będziecie potrzebować jedno krzesełko. To nie zaliczam tego jako sprzęt, więc mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że potrzebujecie taki sprzęt. A więc tak, jedno krzesełko, najlepiej, żeby je o coś oprzeć stabilnego. I będziecie potrzebować 2 butelki z wodą. No to też myślę, że każdy z Was ma w domku. Jeśli nie, no to możecie sobie na przykład jakiś shaker napełnić wodą, jeśli nie macie butelek plastikowych z wodą. No i to chyba wszystko. Jeśli macie mini bendy, to możecie sobie przygotować też mini bendy, ale one też nie będą Wam niezbędne. Mogą się po prostu przydać jako dodatek. I co jeszcze? I mata. Jeśli macie matę, to przygotujcie sobie matę, będzie Wam na pewno wygodniej. Jeśli nie macie maty, niech to będzie jakiś ręcznik albo chociażby poduszka, bo będziemy w 2 ćwiczeniach na podłodze, więc żeby było miękko i przyjemnie, to właśnie ten sprzęt Wam się przyda. Wszystko inne tak naprawdę macie na sobie, w sobie. Wasze ciało jest Waszym najlepszym sprzętem i tą przepiękną puentą możemy przejść już do treningu. Dobrze, mam nadzieję, że jesteście już gotowi, rozgrzani, pełni sił. Także możemy zaczynać. Tutaj mam mój magiczny stoper, puszczam 30 sekund i już tłumaczę Wam pierwsze ćwiczenie. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy wykonywać, to jest martwy ciąg rumuński. Łapiemy sobie nasze obciążniki, w tym przypadku wody mineralne. Stajemy troszkę wężej albo idealnie na szerokość bioder, tak jak będzie Wam wygodnie. I robimy martwy ciąg rumuński, który polega na tym, że maksymalnie wypychamy bioderka w tył, czyli ruch nie idzie z kolana, nie robimy przysiadu. Tylko właśnie wypychamy maksymalnie biodro, napinamy całą tylną taśmę, proste plecy oczywiście i wyprost. No i lecimy minutkę. Nie musicie schodzić nisko, tutaj nie chodzi o to, żeby nie dotknąć ziemi czy czegokolwiek, tylko żeby właśnie maksymalnie wypchnąć biodro w tył i spiąć tutaj pośladki u góry. I robimy taki klasyczny wyprost biodra. Martwy ciąg rumuński jest świetnym ćwiczeniem właśnie na pośladki, które nie angażuje właściwie mięśni czworogłowych, które nie obciąża kolan. Także jeśli szukacie takiego ćwiczenia, to bardzo polecam. Także mocno, mocno rozciągamy tył uda i prostujemy. To ćwiczenie świetnie się wykonuje ze sztangą oczywiście. Dla mnie tutaj te buteleczki nie stanowią dużego obciążenia, ale to nic nie szkodzi, i tak czuję to rozciąganie. Właśnie skupcie się na tym rozciąganiu tylnej taśmy Waszych nóg. Zostało nam 6 sekund. Także jeszcze chwileczkę, mocno dopięcie. Ok. Drugie ćwiczenie to hip thrust. Hip thrust ja sobie wykonam z gumą oporową. Jeśli nie macie, to oczywiście nie musicie używać, ale jest fajnym dodatkiem. Hip thrust na pewno już znacie. Dobra, mam nadzieję, że się tutaj nie przewrócę. Najwyżej będą dobre wyświetlenia. Więc tak. To nie będzie taki klasyczny hip thrust, to znaczy schodzimy w dół, unosimy biodra i nie opuszczamy całkowicie na dół, tylko delikatnie i dopięcie. Ok, czyli dół,
Góra, delikatnie w dół i góra. I to jest dopiero jedno powtórzenie. Dół, góra, delikatnie i góra. Głowy tutaj nie odchylamy, one nie stanowią przedłużenia połowia, tylko patrzymy w przód. Ok, mocno spinamy pośladek. Jeśli chodzi o ułożenie Waszych nóg, mniej więcej tak, żeby wytworzył Wam się kąt prosty w kolanie. Oczywiście, jeśli macie miejsce na to. Cały film poświęcony hip thrustom jest też na moim kanale, więc jeśli chcecie zagłębić się tutaj w tą technikę, to odsyłam właśnie tam. Tutaj pamiętajcie, żeby nie robić nadmiernego przeprostu, ale maksymalnie spinać ten pośladek. Okej, no ja już czuję serio palenie. Jak to jest, że dwie buteleczki z wodą mnie tutaj tak obciążają? Okej. Jest nieźle. Okej. Mamy przerwę. Znaczy wy macie. Ja nie mam. Kolejne ćwiczenie to jest przysiad bułgarski. Tak jest, przysiad bułgarski. To jest chyba najbardziej męczące ćwiczenie. Więc tak, ustawiamy sobie ponownie to nasze krzesełko. Bierzemy nasze hantelki, powiedzmy, w łapki i robimy przysiad na jedną nogę. Czyli druga leży na krześle. Plecy są proste. Pochylamy się i schodzimy w dół. I tutaj ważna rzecz. Im bardziej się pochylicie w przód, tym większa jest praca biodra, a tym samym większa praca pośladka. A im bardziej pionowo, czyli widzicie, o, teraz wchodzę pionowo, tym bardziej pracuje przód uda, czyli mięśnie czworobłowe uda. Ale mi zależy na pośladkach, więc się pochylam i jadę. A więc wykonujemy minutkę oczywiście na jedną nogę i zaraz zmieniamy. Minutka na drugą. Przysiad bułgarski jak dla mnie jest najlepszym ćwiczeniem, które możecie wykonać w domu, bo takie obciążenie 1,5 kg w jednej i drugiej ławce już naprawdę daje popalić. A właśnie rozkłada się to najpierw na jedną, później na drugą nogę, więc obciążenie jest stosunkowo duże. Okej, ja już jestem zmęczona, nie wiem jak wy. Dobra, druga nóżka. Będzie to samo, ale mamy pół minutki przerwy, to sobie odpocznę, złapię oddech. Mam nadzieję, że już Was dupka pali. Jeśli macie takie baniaki 5-kilogramowe na przykład z wodą, to też możecie ich tutaj użyć. To oczywiście będzie większe obciążenie, ale może ktoś już jest gotowy na takie właśnie obciążenie. Czy dobra noga? Nie. Teraz ma być ta noga. Okej, lecimy. Pochylamy się w przód i wyprost. Kolanko nie może Wam się zapadać do wewnątrz, więc raczej wypychamy je na zewnątrz. I mocno spinamy pośladek. Pochylamy się, schodzimy w dół i dopinamy pośladek. Dobra, już serducho bije mocno. Jeszcze troszkę. Damy radę. Cierpię razem z Wami. Ale potem będzie tylko przyjemniej. Okej. Odstawiam moje ciężarki. Patrzę, co mamy na liście. Kolejne ćwiczenie. Nazwałam ćwiczeniem Christiny. Ona ma bardzo trudną angielską nazwę, więc ja będę się tutaj popisywać. I polega na tym, że tak jest. Leżymy, jedna noga jest na podłożu, a druga robi wyprost. Mocny wyprost. Ok. I zaczynamy. Lecimy. Raz. Dwa. Tak jakbyśmy chcieli wypchnąć te biodra mocno do przodu. Dobra, mi już pośladek wysiada dosłownie. To ćwiczenie to jest tak niepozorne, a tak daje popalić. Jeśli go nie czujecie,
to możecie oczywiście zatrzymać nagranie i sobie znaleźć wygodną dla Was pozycję, bo ja też kiedyś nie potrafiłam go wykonać i dopiero jak znalazłam tą odpowiednią pozycję, no to dzieje się magia w pośladku, naprawdę. Oczywiście im bardziej jesteście zaawansowani, tym ten wyprost biodra tutaj, wypchnięcie może być większe, mocniejsze. Okej, mam chwilkę przerwy. Ale ogień. To teraz będę robić do Was tyłem, ale myślę, że to też Wam pozwoli troszkę lepiej zrozumieć, jak to ćwiczenie ma wyglądać. Więc kładę się, opieram się tutaj. Mniej więcej jest linia prosta. Dobra, nóżki zgięte i czekam na ten cholerny dzwonek. Okej, lecimy. Jak widzicie, robię tutaj wyprost biodra. Tylko, że płaszczyzna jest zupełnie inna, więc ćwiczenie też jest z nas o wiele ciekawsze. I naprawdę daje na je popalić. Jeszcze troszkę. Ale mam zakwasy jutro. Okej. Boże. Tutaj. On mi mówi, że już skończyliśmy, ale wcale nie skończyliśmy. Tylko źle go ustawiłam, więc puszczam jeszcze raz tą przerwę. I kolejne ćwiczenie, jakie będziemy sobie wykonywać, to będzie przysiad sumo, który na pewno dobrze znacie. Ponownie bierzemy sobie nasze ciężarki do rąk. Stajemy w pozycji sumo, czyli nogi są szeroko i palce skierowane na zewnątrz. I w tej pozycji robimy po prostu przysiad. Hop! I spinamy pośladek. Mam jeszcze 5 sekund przerwy. Okej, lecimy. Minutka przysiadów z mocnym dopięciem pośladka. Tutaj też niekoniecznie musicie zejść do samej ziemi. Nie martwcie się delikatnym backlinkiem, jeśli się pojawi. Delikatne wygięcie tej naszej dupki, w sensie kręgosłupa oczywiście, bo to nie dupka się wygina, jest jak najbardziej naturalne. Ale oczywiście już batwing, czyli przesadne wygięcie, no jest problemem i tu musimy już popracować nad wieloma aspektami, ale delikatnym wygięciem się nie martwcie i schodźcie tak, żeby było Wam po prostu wygodnie. Do finału pośladek. Hop. Zauważcie, że ja też wychodzę bardzo z biodra. To znaczy najpierw wypycham to biodro i wracam. Wypycham i wracam. I zostało nam ostatnie ćwiczenie w pierwszym obiegu. I to ćwiczenie na pewno dobrze znacie. To jest odwodzenie wyprostowanej nogi w tył. Tutaj głowa stanowi przedłużenie tułowia. Łopatki są ściągnięte. Brzuch jest spięty. Nie wisi luźno. Pospinamy brzuch. Jesteśmy napięci i unosimy nogę, nie robiąc przeprostu, tylko skupiając się na pracy pośladka. Ok, i lecimy. Tutaj pamiętajcie, że też nie chodzi o to, żeby tą nogę dać jak najwyżej, tylko żeby jak najmocniej spiąć tutaj nasz pośladek. Hop. Hop. Cześć, tatuś. Lecimy. Mocno spinamy pośladek. To samo teraz będziemy robić na drugą nogę. Nawet możecie sobie przytrzymać chwilkę tę nogę. Jeśli to Wam pozwoli na lepsze dopięcie. Hop. Pamiętajcie, że tu nie chodzi właśnie o to, tak? Tylko o świadomy, kontrolowany ruch i spięcie pośladka. Jeszcze chwilka. Uff.
długa tam minuta. Macie też takie wrażenie? Okej. I zaraz mamy drugą nogę. I to jest koniec pierwszego biegu. Więc już praktycznie dotrwaliście do końca. Jest naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle. Okej, patrzę. 10 sekund zostało. Ja też się przygotuję do pozycji. Te same zasady. Wiem, że u mnie głowa nie zawsze stanowi przedłużenie tułowia, mam z tym problem. Ale staram się. No i druga noga dokładnie to samo, czyli kontrolowane unoszenie ze spięciem pośladka w górze. Brzuch trzymamy w miarę napięty. I lecimy. Tylko minutka została do końca. Później mamy dłuższą przerwę. Ok. Jestem pewna, że osoby, które jakoś nie ćwiczą hardkorowo, siłowo, naprawdę będą czuły ten trening jutrzejszego dnia. Ja na co dzień właśnie trenuję raczej siłowo i te ciężary są spore, a mimo to ten trening jest strasznym obciążeniem dla mnie i naprawdę jutro pewnie będziemy już pochodzić, ale pośladek będzie pięknie spompowany. Lecimy. Jeszcze troszkę. Okej! Mamy to! Brawo! Jestem naprawdę z nas dumna. Z ciebie, ze mnie. Świetna robota. Idę się napić i zaraz wracam. Okej, pierwsza runda za nami. Jeśli jesteś osobą początkującą i takie ćwiczenia to dla ciebie zupełna nowość, to poprzestań na tej jednej rundzie. W zupełności ci na dzisiaj wystarczy. Możesz dodatkowo zrobić sobie jakiś jeszcze dodatkowy trening, na przykład jakieś cardio, aeroby delikatne, albo na przykład jogę, porozciągać się, jeśli masz ochotę. Jeśli jesteś średnio zaawansowany albo ćwiczysz ogólnie siłowo, a ten trening wykonujesz sobie tak jako urozmaicenie, to proponuję 2, 3, 4 rundy, jeśli ktoś jest taki szalony. Ja dzisiaj wykonam sobie 3 rundy takiego treningu i uważam siebie za osobę średnio zaawansowaną. Na co dzień jednak trenuję z ciężarami, dużo większymi ciężarami niż dzisiaj, a mimo to ten trening naprawdę dał mi popalić ta pierwsza runda plus rozgrzewka, którą wykonałam przed tym. No naprawdę jestem zmęczona, czuję te pośladki cholernie mocno, ale właśnie chcę się jeszcze troszkę doprawić, także wykonam sobie jeszcze jedną rundę albo ewentualnie trzecią, jeśli będzie ochota. Jeśli właśnie masz ochotę wykonywać ten trening nie na minuty, to znaczy nie minuta i 30 sekund przerwy, tylko na powtórzenia, to daję ci rozpiskę, jak sobie to fajnie zaprogramować, jak ja tobie proponuję zaprogramować ten trening. Mam nadzieję, że ci się podobało, że dobrze bawiłeś, że ten trening jest solidny, fajnie wykonany. Jeśli masz jakieś zastrzeżenia albo jakieś rady, co mogłabym poprawić, żeby ten trening był lepszy i dla mnie, i dla ciebie, to oczywiście napisz w komentarzu. Ja bardzo, bardzo chętnie przyjmę każdą konstruktywną krytykę, bo chcę tworzyć jak najlepsze materiały, dlatego każde porady są mile widziane. Bardzo dziękuję też za wszystkie miłe słowa. Jeśli wykonasz ten trening, to bardzo proszę oznacz mnie na tym Instastory albo daj mi znać, że było super albo nie było super i co zmienić. Będę czekać, będę trzymać kciuki. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wspólny trening. Życzę ci super dnia. Trzymaj się, buziolce.